witam was w kolejnym odcinku Edek vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Kalin. Siema. Witamy cię w odcineczku generalnie. Wcale to nie jest tak, że wyszedłem z wprawy i nie, się zaplątałem. No więc standardowe pytanie na początku. Jakie tam masz rangi, jak długo grasz w Rocketa, dlaczego to jest twoja ulubiona gra i dlaczego się zgłosiłeś do odcinka? Nie, no, bez sensu pytanie. W Rocketa gram ogólnie już od 2 lat, mam około 1000 godzin. Najlepsza ranga to był Champion 1, mam w tym sezonie nagrodę na Championa. Mam D1 teraz na duo. Cyk. A na duo miałeś tego C1, czy jak? Tak, na duo miałem Championa, dokładnie. No, i jak tam generalnie nie odpowiedziałeś, dlaczego Rocket jest twoją ulubioną gierką? A bo tak, zawsze chciałem zawsze chciałem sobie tak zagrać. Patrzę, że jest na przycenie, to mówię, że kupię i... Janusz, podoba mi się, też tak zrobiłem. Też długo czekałem, kiedyś była generalnie za darmo na PS4. Ale flip, kurde, szkoda, że nie weszło. No tak. No i słyszycie, w końcu mamy kogoś innego niż Platynę w odcinku. No, tutaj faker jakiś. Dziadygo. No więc co, żeby nie przynudzać, to lecimy z pytaniami. Jakie tam masz zamiłowania? Czy tej hobby? Czy coś takiego? Piłka nożna i ogólnie sport. Ogólnie sport. Komu kibicujesz? Barcelonie. No dobra, to się nie rozumiem. Przemyśl to. Nie no, a w Premier League to ogólnie Arsenal. O! Dobra, już, dobra, to już nie będę domował przez chwilę. Okej. Okay. No, generalnie fajne dokończenie sezonu się szykuje. Wow, jak mi strzelił. Co ja tam miałem zapytać? A co tam jadłeś na kolację? Czy w ogóle już jadłeś? A kolację? Właśnie przed chwilą jadłem. No i co tam jadłeś? Jadłem sobie makaron z ketchupem. Ale rehabilitacja. Alas udem. Jeszcze tylko papier toaletowy i będziesz miał najrzadszą kolację w Polsce. Wyjejk. Przerzuciłeś. No, nie mówiłeś, żebym strzelił. Powiedziałeś tylko, żebym przerzucił. Masz już wybrane, co zagramy w ramach drugiego spotkania, czy jeszcze nie? Freestyle. 1 na 1? Tak, freestyle 1 na 1. Okej. Dobra, zostawmy ci tutaj życie. Żartowałem. Nie wiem, żartuję, że żartowałem. Rozwalmy cię i wróćmy i strzelmy coś ciekawego. Pyk. Generalnie przełączyłem, gram teraz na internecie 3G jak w 2010 roku. No mam tak beznadziejne połączenie. Jest to dramat. Nie polecam swojej miejscowości pod względem łącza. No ja mieszkam na siebie, więc jest źle. Ale kurde, nie aż tak źle jak u mnie. Ja mam, kurde, poniżej 1 megabita pobieranie. Megabita, nie bajta. Przez dzień. Dobra, przewaliłem już, tak jak zaraz. Aj, kurde, ale ładne to by było. Kącik wysiadł fajny. Wow, jaki pinch. A miałem kamerę akurat nie na ciebie, bo stwierdziłem, że pewnie lecisz na Ariela. To odpuściłem. Ola. Generalnie ostatnio też nie mam farmy na jedynkach. Po tej miałem jakiś tydzień przerwy, no i tak się drewnia nie czuję, prawdę mówiąc. Skąd to Ezy w niku? A, bo z kolegami w CS-ie tak mamy sobie swój teamek. Już myślałem, że z Rocketa tutaj. Nigdy w sumie nie freestyluję, ale... Dobra okazja, żeby zacząć. W sensie, no nigdy nie freestyluję, no takie sobie double touche lubię strzelać, ale to nie wiem, czy się zalicza. Dobra. Uwaga, chyba nie trafi. Nie, widziałem. No i tak to się podziało.
Dobra, to szybkie cięcie i wracamy w drugim spotkaniu. Freestyle 1-1 kontra groźny Luigi. Czy tam Kalin, czy tam Korenek. Zwał jak zwał. Też nie wiemy, co definiujemy przez freestyle, bo ja generalnie to tak raczej nie freestyluję, więc uznajmy, że po prostu jakieś dzikie areale się zaliczą. Dobra, to było beznadziejne, bo się zagadałem. Może chciałbyś kogoś pozdrowić, panie Luigi? Pozdrawiam mamę, pozdrawiam siostrę. Kurde, widzimy freestyle, nie z tego mnie. I pozdrawiam jeszcze starego kolegi. O, stary kolegi czuje się właśnie zasztyco. Freestyler jesteś, czy co? Widzę, że... Nie, po prostu uczyłem się długo maski. O nie, lewa ścianka, nienawidzę lewej ścianki. Też tak marzę tylko z jednej umiesz strzelać? Nie, ja mam taki dar. Aha. Ja umiem tylko z jednej. Sorry, to się nie za bardzo było freestyle, ale... Spanikowałem! No, zapomniałem w ogóle antywirusa włączyć na nagrywki, więc... Mogę nie obciążyłem na maksa. W sensie nie odciążyłem. A, nieważne. To się wytnie. Mówi mi o warzywie. Zawsze jak mam freestyle'ować, to jestem warzywem największym. No... To było mega słabe. Nie spodziewałem się. Nie widziałem, co robię. A i no, korzystając z okazji, przypominam, że jak ktoś chce wziąć udział w Turbo Kozaku, nie przypomniałem o tej serii. Jak ktoś chce wziąć udział w Edyk versus Widzowie, to zapraszam na Discorda. Kurde, przypomniałem o zapomnianej serii. No, także tam macie link w opisie. Wyciąłem to. O, nie mam busta. Pyk. Kolejna próba, Korenka. Kurde. Zaraz ci pokażę coś, co nazywam manewrem zniszczenia. Zobaczymy. No, zupełnie nie to chciałem zrobić. Czekaj, bo coś drewno czuję mega w tym meczu. O ile w poprzednim był w miarę okej. Okay. Łuuu! Korenek. Jak widzimy, to Ezy nie powstało bez powodu. Soczysty ceiling shot połączony z preflipem. Czekaj, bo jestem mega drewnem. Co jest? Zaraz poleci dobry strzał, jak się skupię. Nie mogę nawet tego w początku setupa zrobić. W sensie nie, zupełnie nie to chciałem zrobić. Wiem, że to nawet fajne wyszło, ale nie o tym myślałem. Ja mam na myśli spróbować jakieś fajne flip resety, ale ciągle zamiast poczekać, to jak bałwan skacze. O ty! No nie, obroniłem, ale jeszcze strzelił. Mogę się jedną rzeczą pochwalić? No. W jednym meczu zrobiłem Mastiego triple toucha. Triple touch Masti? Tak. Nie wiem, 4 minuty i nie poleciałem, nie zrobiłem sobie ani jednego setupa na flip reseta. Niesamowite, 4 minuty mecz. Nie mogę jeszcze czekać, muszę się skupić na maksa. Nawet bronić nie potrafię. Nie, no czekaj, bo ja się zdenerwuję, jak mi nie wyjdzie przez cały mecz. Oglądałem sobie dzisiaj, ogarnąłem, że na YouTubie są te, jak to się nazywa? Bójdy na resorach. Bójdy na resorach. I sobie obejrzałem odcinek, także... Jestem z tobą na bieżąco, nic mi nie idzie! Dobra. Uwaga, co załaduję? O nie, nie spodziewałem się. Ale ładny. A, wątpliwe, ale... Dobra. Zobaczmy to jeszcze raz. Okieneczko top. Corner w wykonaniu Korenek Ezy. No dobra, no to by było chyba dzisiaj na tyle. Pewnie było dużo cięć, pewnie było dużo dziwnych wstawek, bo znowu dawno nie nagrywałem, znowu odwykłem i było ciężko. Ale myślę, że wyszedł fajny odcinek. Trzeba podziękować tutaj Kalinowi za udział. Dziękuję też. No i to by było tyle. Elo, elo.